Ostrzegam, że to, co za chwilę usłyszycie, może was zdziwić. Skoro jest pan wiceprzewodniczącym UEFA, wiceprezydentem UEFA, jakim cudem PSG jest w stanie zatrudnić Messiego, Ramosa, Mbappé, Neymara, Donnarumę, 9 bramkarzy i jednocześnie odrzucać ofertę 200 milionów euro za piłkarza? Gdzie finansowy fair play? Dlaczego UEFA olewa sprawę? Nie wiem. W takim razie, jeżeli sam wiceprezydent UEFA nie wie, no to kto ma wiedzieć? Możemy tylko się przyglądać, jak ta organizacja idzie w złym kierunku. I to jest konkretna odpowiedź, bardzo mi się podoba. Po więcej ciekawostek, subskrybuj kanał.